Co mam czynić, abym był uratowany? Na to pytanie każdy człowiek musi znaleźć odpowiedź, jeżeli nie chce być na wieki zgubiony. Bogu niech będą dzięki, że to pytanie jest tak prosto postawione w Biblii i odpowiedziane, że każdy może owo pytanie i odpowiedź na nie zrozumieć. Co powinienem czynić? Kochany czytelniku, jest coś, co musisz zrobić, jeżeli chcesz być uratowany. Biblia w Księdze Dziejów Apostolskich donosi nam w rozdziale 16, wersety 27-34 o pewnym człowieku, który poznał, że jest zgubionym grzesznikiem i dokładnie cytując zapytał: co mam czynić, abym był zbawiony? Na pierwszy krok, jaki musimy uczynić, aby być uratowani, składa się to, iż przyznamy Bogu rację, że jesteśmy grzesznikami i że jesteśmy wobec Niego winni. W Biblii Izajasza 53:6 czytamy: wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. W liście do Rzymian natomiast Słowo Boże mówi nam, że każdy mężczyzna, każda kobieta, każde dziecko jest grzesznikiem. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. List do Rzymian, 3:10-12. W wersecie 23 zostaje nam jeszcze raz powiedziane, że nie ma żadnej różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Dlatego Jezus powiedział do Nikodema w 3 rozdziale Ewangelii Jana: nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Te fragmenty Pisma Świętego jasno wykazują każdemu człowiekowi, że jest grzesznikiem. Twoje serce jest złe. Tylko Bóg potrafi je odmienić. Jeżeli chcesz być wyratowany, to musisz uznać: jestem grzesznikiem, jestem zgubiony i muszę zostać wyratowany. Nikt nie został wybawiony, jeśli nie przyszedł do Jezusa, uznając się za grzesznika, aby właśnie być uratowanym. Proszę Cię, jeszcze dziś szukaj przebaczenia i ratunku. Proszę Cię, przyznaj to dziś. Jesteś biednym, zgubionym grzesznikiem, zmierzającym do piekła. Zatwardziłeś swoje serce. Sprzeciwiłeś się wołaniu Bożemu. Odmówiłeś przyjęcia Chrystusa. Obojętne jest, jak dobrym wydajesz się być w oczach innych ludzi. Wobec Boga jesteś grzesznikiem. Jeżeli nie zwrócisz się do Jezusa, to musisz wieczność spędzać w piekle. Potrzebujesz ratunku o wiele bardziej niż czegokolwiek w świecie. Jeżeli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. 1 Jana 1:8. Wszystkie grzechy, także ukryte, grzechy twojego serca, będą pewnego razu ujawnione i wydane na światło. Wciąż jesteśmy przestrzegani przed straszliwymi następstwami grzechu. Nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Galacjan 6:7. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą, tajną, czy dobrą, czy złą. Kaznodziei 12:14.
I to jest nieuniknionym faktem. Boży młyn miele powoli, ale jednak nadzwyczaj drobno. Jak pewną rzeczą jest, że jest Bóg w niebie, tak z całą pewnością grzech wyjdzie na jaw. Będziesz żął to, co zasiejesz. Wielu ludzi sądzi, że całkiem nieźle można żyć i z grzechem. Być może wierzą, że iż można ujść przed zapłatą za grzech. Myślą, że grzech ich nie znajdzie. Wyznają pogląd, że mogą pewien krótki czas grzeszyć, a następnie odwrócić się od grzechu bez odczucia jakichkolwiek złych następstw takiego postępowania. Niektórzy ludzie stwarzają wrażenie, jakby ich sumienie było martwe. Są ludzie, którzy śmieją się z modlitw swoich matek, klną przed swoimi żonami i kpią z wszystkich myśli o Chrystusie, niebie i Ewangelii. Wygląda tak, jakby nie mieli żadnego poczucia grzechu. Zaręczam ci dziś, teraz, pewnego dnia ich sumienie się obudzi, a wtedy zacznie palić jak ogień, jeżeli będą dalej grzeszyć. Samobójstwo to częsty wynik dręczącego sumienia. Grzech jest jak rak, który przeżera się od wnętrza na zewnątrz i ujawnia się na powierzchni dopiero wtedy, gdy zatruje już całe ciało. Grzech nie zawsze doprowadza do natychmiastowego sądu. Często kara za grzech wyczekuje długo swego czasu. Nikt się o tym nigdy nie dowie, mówi szatan, aby zwabić grzesznika. Nie wierz temu staremu kłamcy. Ktoś się o tym dowie. Bóg powiedział, że twój grzech cię znajdzie. Niektóre ukryte grzechy w tym życiu nigdy nie zostaną ujawnione. Jednakże mimo to w ten sposób sprawa ta się nie kończy. Grzech znajdzie cię najpóźniej w dniu sądu i w piekle. Nie wierz w to, jakoby piekło miało być miejscem, gdzie surowy Bóg despotycznie więzi i ponad miarę obrzuca ludzkie dusze cierpieniami, śmiejąc się z ich bólu. Nie, piekło jest miejscem wiecznej kary, które każdy grzesznik sam sobie przygotuje. Grzesznik, który idzie do piekła, zbiera dokładnie to, co zasiał. Piekło jest karą za grzech. Piekło jest w pełni sprawiedliwe. Ludzie idą do piekła, ponieważ są grzesznikami i pozostają wiecznie w piekle, ponieważ pozostają w grzechu i w oddaleniu od Boga. Jeżeli odrzucą Chrystusa i skończą w piekle, wtedy będą dokładnie rozumieć, jak straszliwą rzeczą jest grzech. Grzech dopadnie winnego w nieugaszonym ogniu piekła, gdzie nie można znaleźć już żadnej łaski i gdzie nie ma już żadnego odwrotu. Jedyna droga dla zgubionego grzesznika. Bóg nas, jakkolwiek złymi jesteśmy, umiłował i dał za nas umrzeć swojemu Synowi. Pan Jezus Chrystus był gotów wziąć na siebie cały gniew Boży z powodu grzechu. Nasze grzechy zostały złożone na Jezusa. On, który nie znał żadnego grzechu, stał się za nas grzechem, abyśmy my byli usprawiedliwieni. 2 Koryntian 5 rozdział 21 werset. Moje, twoje oraz grzechy całego świata były złożone na Niego. Kto jest gotów uznać zastępstwo Jezusa, przyjąć Go jako Wybawiciela, otrzymuje przebaczenie i zostaje uchroniony przed straszliwymi konsekwencjami grzechu. Jeżeli nie chcesz przyjąć Jezusa, nie chcesz w Nim szukać swego schronienia, to będziesz prześladowany przez swoje własne grzechy i możesz być pewien wiecznego potępienia.
nie jesteś też w stanie niczego uczynić, aby zasłużyć na zbawienie. Nie możesz być uratowany przez dochowanie wierności 10 przykazaniom, ponieważ Biblia mówi bardzo wyraźnie, że nie dochowałeś tej wierności. W liście do Rzymian 3 rozdział 20 werset jest napisane: z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. To samo zostało nam przekazane w liście do Galacjan 3:11. A że przez zakon nikt nie został usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiele miejsc w Biblii jasno wskazuje na to, że człowiek nie może być zbawiony przez spełnianie dobrych uczynków. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Efezjan 2 rozdział 8 do 9 wersetu. Uczynimy zatem dobrze, jeżeli przyznajemy, że żaden człowiek nie może zarobić na swoje zbawienie, ani też nikt sam siebie nie może zbawić. Grzech może zostać zmazany tylko przez krew, ponieważ jak czytamy w Biblii, bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia, przebaczenia. Hebrajczyków 9 rozdział 22 werset. A apostoł Piotr mówi nam, że wszyscy zostali wykupieni przez krew Chrystusa, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. 1 Piotra, 1 rozdział 18 do 19 wersetu. Wielu ludzi uważa, że można uzyskać zbawienie, włączając się w społeczność jakiegoś kościoła. Ale twoja przynależność kościelna w żadnym wypadku cię nie wyratuje. Inni sądzą, że można być ubłogosławionym, jeżeli przyjmie się jakiś dogmat, wierząc w określone rzeczy, fakty czy naukę. Ale to nie jest prawdą. Niektórzy myślą, że byliby zbawieni, gdyby wiedli dobre życie. Oznacza to, że trzeba pracować, modlić się, dać się ochrzcić, uczęszczać do kościoła, dawać datki ze swoich pieniędzy, brać udział w wieczerzy pańskiej itd. To jednak nie wystarcza. Moralne i nienaganne życie albo członkostwo w jakiejś wspólnocie chrześcijańskiej nie mają z punktu widzenia nadziei na zbawienie żadnej wartości, bo Bóg ratuje nas nie z powodu uczynków, jakie spełniliśmy. Zbawienie leży jedynie w Chrystusie Jezusie, w jednej osobie. Jezus woła cię dziś: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Mateusza 11 rozdział 28 do 30 wersetu. Biblia jest pełna obietnic i zaproszeń. Bóg wciąż szuka grzeszników, zaprasza ich i prosi, aby pozwolili się wyratować. Jeżeli jesteś daleki od Boga, to nie jest to Bożą winą. On cię kocha, szuka i woła. Jakom żyw, mówi wszechmogący Pan,
nie mam upodobania w śmierci bezbożnego. Jezus mówi, tego, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 37 werset. Jakże bardzo zależy mu na tym, aby ludzie do niego przyszli. Nikt nie zostanie odrzucony, nikt nie zostanie odepchnięty. Powinieneś przyjść do Chrystusa, to jest twoje zadanie. To dlatego Jezus powiedział, przyjdź do mnie. Żaden grzesznik nie zostanie wybawiony, jeżeli sam nie przyjdzie do Boga. Jeżeli chcesz być wyratowany, przyjdź do Jezusa. On mówi, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Ewangelia Jana 14:6. On jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. 1 Tymoteusza 2, od 5 do 6. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jezus sam przejmuje nasze grzechy i problemy, jeżeli mu je zaniesiemy. Nie wyznacza do tego zadania żadnego kaznodziei, żadnego księdza, żadnego kościoła, nawet żadnego anioła w niebie, aby czynił to za niego. Jezus sam jest jedyną drogą i On zaprasza każde obciążone serce, przyjdź do mnie, znajdziesz ukojenie. Skąd tyle samobójstw w obecnym czasie? Ponieważ ludzie nie mają pokoju duszy. Dlaczego każdego roku tysiące osób stają się ofiarami duchowych chorób? Wszędzie ludzie zauważają, że ten świat nie może dać ukojenia. Ale Jezus mówi, chodźcie do mnie, a znajdziecie pokój dla dusz waszych. Nasi ojcowie spali na słomianych materacach. Dziś łóżka nie są w stanie być wystarczająco wygodne. Ten pożałowania godny świat usiłuje znaleźć ukojenie w miękkich materacach, zamiast dla sumienia i niespokojnego serca szukać pokoju. A przecież Jezus obiecał dać pokój. Także twoje serce nie jest zaspokojone, bo Biblia mówi, nie mają pokoju bezbożnicy. Izajasza 57:21. Kochany czytelniku, nie możesz znaleźć ukojenia, nie możesz mieć pokoju, jeżeli nie znajdziesz go jedynie w Jezusie. Bo Jezus obiecał ukojenie dusz. Ludzie wierzą, że pieniądze dadzą im zaspokojenie, a jednak one wciąż ich nie wolą i czynią niewolnikami interesów i trosk wszelkiego rodzaju. Pieniądze przynoszą odpowiedzialność, nie zaś pokój czy ukojenie. Tylko Jezus może dać duszy ukojenie, przynieść mu wszystkie swoje ciężary, troski i wszystkie swoje grzechy. Wolno ci przyjść do Jezusa niezależnie od tego, jak podłe są twoje grzechy, jak złe jest twoje serce. Ważne jest jedynie to, abyś chciał być uwolniony od grzechów i chciał znaleźć ukojenie dla swojej duszy. Niech Panu Bogu będą dzięki za tak wielkiego Wybawiciela. Środkiem do uzdrowienia dla wszystkich twoich ciężarów, trosk, nieszczęść, rozczarowań i przygnębienia jest Boże wołanie. Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni,
a ja dam wam ukojenie. Wierz w Pana Jezusa Chrystusa. Oto jest prosta Boża droga do naszego zbawienia. Jesteś grzesznikiem, twoje serce jest złe, sam siebie nie możesz wyratować. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Tak, powiedziane jest w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 31 werset. Pismo Święte mówi dalej. Nasz Bóg jest ogniem trawiącym. Gniew Boży jest czymś strasznym. Jednak ten oto święty Bóg jest zasmucony z powodu naszych grzechów, który jest gniewny wobec nieskłonnych do pokuty ludzi twardego serca, buntowniczych i złych. Oto On przygotował jedną drogę, na której można zostać uratowanym. Tą drogą jest Jego Syn, Pan Jezus Chrystus. Zapłatą grzechu jest śmierć oraz wieczne potępienie. Jednak darem Bożym jest życie wieczne. Proszę Cię, dziś jeszcze szukaj Bożego przebaczenia i ratunku. Jezus zmarł dla Ciebie za Twoje grzechy. Jego krew została dla Ciebie wylana. Weź przez wiarę to wybawienie w osobiste posiadanie. Weź przez wiarę to wybawienie w osobiste posiadanie. Słowo Boże mówi, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Nie oznacza to jednak, że wystarczy wierzyć, iż istnieje jeden Bóg i Zbawiciel. Demony też wierzą i drżą. Jakuba, 2 rozdział, 19 werset. Nie możesz po prostu wierzyć w prawdę o Jezusie. Musisz w Niego wierzyć. To znaczy zdać się całkowicie na Niego i zdobyć się na to, by Jemu przedłożyć swoje życie i przyjąć Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. A jak to jest z pokutą? Pismo Święte wyjaśnia, że Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. W innym miejscu wskazuje, jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Łukasza, 13 rozdział, od 3 do 5 wersetu. Z całą pewnością pokuta, czyli upamiętanie się, należy do Bożego planu ratowania nas. Jednakże ludzie nadal nie rozumieją, co oznacza pokuta. I na ogół panuje mniemanie, że pokuta oznacza czas płaczu i biadolenia nad grzechami. Nie zrozum mnie źle. Bóg chce, abyś miał pokutne nastawienie, skruszone serce z powodu swoich grzechów. Deptałeś bowiem po krwi Jezusa i Bożej łasce. Roztrwoniłeś lata swojego życia, których nie będziesz mógł przeżyć ponownie. Służyłeś grzechowi i diabłu. Jest co opłakiwać. I nie będę rozczarowany, jeżeli odczujesz w swoim sercu żal i głęboki wstyd, że tak źle potraktowałeś Boga, który znosił cię w cierpliwości swojej i Zbawiciela, który umarł za ciebie i dla ciebie. Nie będę się dziwić. Nie będę się dziwić, jeżeli nie będziesz mógł powstrzymać łez. Ale chciałbym przy tym jasno powiedzieć, że nie ma żadnego wpływu na twoje zbawienie fakt, czy wylejesz dużo, czy mało łez. Powinieneś żałować swoich grzechów i wstydzić się ich. Pokuta oznacza dosłownie zmianę nastawienia wobec Boga i grzechu. Uznanie tego, co jako złe było dopuszczalne, aby to czynić teraz jako niedopuszczalne. Pokuta znaczy tyle, że się jak najpoważniej z całego serca odwracasz od swoich grzechów oraz ufasz Jezusowi Chrystusowi, że cię uratuje. Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi i nikt nie musi iść z powodu swoich grzechów na potępienie.
ale wyratowani są tylko ci, którzy przychodzą do Jezusa w żalu i pokucie, którzy Jego łaskę osobiście w wierze przyjmują. Zbawienie, którego Jezus Chrystus dokonał dla wszystkich ludzi na krzyżu, nie wywoła w Twoim życiu żadnego pozytywnego skutku, jeżeli Ty osobiście, świadomie nie opowiesz się w swoim sercu za Jezusem Chrystusem. To zbawienie musi się stać Twoim udziałem. Natychmiastowe wybawienie. Nigdzie w Piśmie Świętym nie czytamy, aby człowiek musiał najpierw czekać, biadać i płakać nad swoimi grzechami, zanim będzie mógł zaufać Jezusowi i zostać wybawionym. Wybawienie dzieje się natychmiast. To, co dziś się cię powstrzymuje, aby nie zostać wyratowanym, to zło twojego serca, które trzyma cię w grzechu i nie śpieszy się do Jezusa, by zostać zbawionym. Proszę Cię, jeszcze w tej minucie odwróć się ze wstydem i żalem od swojego grzechu. Zaufaj Jezusowi Chrystusowi, ponieważ On chce Cię ratować. W liście do Rzymian, 10 rozdział, 13 werset czytamy. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Pan daje grzesznikowi odwagę do modlitwy, a sam słucha i wysłuchuje modlitw grzesznika, gdy ten zwraca się w zaufaniu do Jezusa Chrystusa jako swojego Wybawiciela. Zarówno Bóg Ojciec, jak i Syn Boży jest miliony razy więcej zainteresowany tym, aby ratować grzesznika, niż sam grzesznik swoim wybawieniem. Bogu niech będą za to dzięki, że nie muszę żebrać u Niego o odpuszczenie moich grzechów. On chce tego natychmiast dokonać, jeśli tylko ja jestem gotów Mu i Mu je zanoszę. Co powinienem czuć? Niektórzy ludzie uważają, że odmiana serca jest sprawą uczuć. Ale Biblia nigdzie nic takiego nie mówi o tym, aby trzeba było coś czuć. Aby trzeba coś czuć, by być zbawionym. Uczucia poszczególnych ludzi są częstokroć bardzo różne. Nie zostajemy jednak wyratowani przez uczucia, lecz przez zdanie się na Jezusa Chrystusa. Droga jest prosta i możesz nawet w tym momencie być wybawionym, jeżeli tylko tego chcesz. Z pewnością zdajesz już sobie sprawę, drogi czytelniku, że jest to wyłącznie Twoją własną winą, jeżeli idziesz na potępienie. Czy chcesz nadal trzymać się grzechu i iść do piekła, pozostając nieugiętym? Nic lepiej nie potwierdzi zła tkwiącego w Twoim sercu, jak odsunięcie tej okazji na bok. Możesz być teraz, w tej minucie, zbawionym. Wybierz niebo, a nie piekło. Wybierz Chrystusa, a nie szatana. Nie daj się dłużej już zwodzić diabłu. Twoje ociąganie się mogłoby zaprowadzić Twe zatwardziałe serce, zmarnowane życie i udręczoną duszę do piekła. Drogi czytelniku, nie jest przypadkiem, że otrzymałeś tę oto broszurę. Bóg ma wspaniałe zamiary wobec Ciebie. Jezus Cię kocha. On może Ci pomóc i chce Cię wyratować. Bóg dał Ci jeszcze to uderzenie serca, to jedno tchnienie, to mgnienie oka, abyś mógł zaufać Jezusowi Chrystusowi. Proszę Cię, uchwyć się mocno tej okazji i przyjmij Go jako Twojego Zbawiciela. Kiedyś bowiem nie będziesz miał już przed Bożym tronem żadnej wymówki, jakobyś nie wiedział, że trzeba się ratować, by przyjść do nieba. Nie będziesz nawet mógł powiedzieć, że nikt nie wskazał Ci drogi wybawienia. Czas nieświadomości minął, najpóźniej od dziś.
Bóg chce pomóc wszystkim ludziom. Bóg chce cię wyratować. Pomyśl też o tym, że nie rozporządzasz żadną minutą swojego życia. Teraz może to być twoja ostatnia szansa uzyskania zbawienia. Po śmierci nie ma żadnej możliwości nawrócenia. Na każdy żal jest wtedy za późno. Popatrz, oto teraz wspaniały czas. Oto dziś jest dzień zbawienia.